Dzień dobry widzowie, witam was wszystkich serdecznie w kolejnej rundzie kariery mojego kierowcy. Jesteśmy przed Grand Prix Holandii. Jak widzicie, pierwsze i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, a w konstruktorce Ferrari na pierwszym miejscu z przewagą 20 punktów nad McLarenem. No tutaj jest walka Ferrari-McLaren, jak za starych dobrych czasów. Udało się wygrać ostatnie trzy wyścigi na najtrudniejszym poziomie trudności, więc to jest dobry znak na resztę sezonu. Teraz będzie Holandia. Jest przerwa sezonowa. Zobaczę, czy jestem w stanie cokolwiek ulepszyć, ale chyba nie, bo 2136 punktów zasobów to jest niewystarczające, bo tutaj wszelkie ulepszenia są powyżej tej sumy, którą aktualnie posiadam. Hamulce przyszły i tutaj w podwoziu tylko zostały jeszcze dwa ulepszenia hamulców. W silniku wszystko jest ulepszone oprócz wtrysku paliwa. Także nic nie jestem w stanie ulepszyć na tę chwilę. Przesuwam czas do przodu. Tak, jesteśmy na drugim miejscu w osiągach. Red Bull już jest na piątym, cały czas goni. Może w końcówce tutaj na kilka ostatnich wyścigów będą w stanie walczyć z nami po prostu. Mercedesem, Ferrari, McLarenem, Astonem. Dobra. Tygodniowe środki. 400 środków, punktów zasobów. Więc będę w stanie to wykorzystać na przykład właśnie aerodynamikę. 1536. No nie, no dalej mi nie stać. Cholera jasna. Na hamulce mnie stać. Dobra, walniemy te hamulce. Będziemy mieć bardzo mocną siłę hamowania, szczególnie na Monze to się przyda akurat. No to co, lecimy z Holandią. Okej, okay, tutaj nie zapowiada się też w kwalifikacjach i wyścigu. Także lecę z treningiem. Dobra widzowie, jeśli chodzi o poziom trudności w Holandii, to tutaj ustawię sobie w kwalifikacjach na 109%. I zobaczymy, jaka jest różnica między 109 a 110, no ale na wyścig chcę dać 110. No zobaczymy, jak to będzie. Lecimy z kwalifikacjami. Dobra. Zaczynamy kwalę. Q1. Można znacznie później hamować z tymi nowymi zaciskami. Ale tu jest dużo przyczepności. Ja pierdzielę. Teraz będzie drugi sektor, tu będzie wielki fan zjazdy. Praktycznie, no prawie na pełnym gazie. Jak po drugim sektorze. I kończymy okrążenie. 5, 1, 6. 1, 7, 147. Trzecie miejsce. Niby bardzo dobrze, ale nie no, w sumie jak Sainz jest za mną, a Red Bull teraz jest piątą siłą w stawce, więc chyba jest okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. To strata do Bottasa jest dosyć duża, tam 0,7 prawie, więc w sumie sporo. No Leclerc zrobił 6,800, Bottas 6,400. Ogólnie myślę, że ten czas starczy. No wątpię, że my tutaj tak spadną, no, na pewno Mercedesy mnie poprawią. Także daję opuść sesję. I zobaczmy finalnie, na której pozycji skończę Q1. Na miejscu 9. Sekunda prawie straty do Lando Norrisa. No, tu będzie ciężko. 60 do Leclerca. Dobra. Opony użyte z Q1. Potem nowe.
Pierwsze odtążenie na użytych. 1,7300. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Dobra, aktualnie 8 miejsce. Lando 6100. Dobra, zobaczymy ile na nowych. Tutaj niewiele się zyska na tych nowych oponach. Ale mam nadzieję, że tak poniżej 1,7. No to lecimy. Półtorej dychy. Dwie dyszki. Trzy dyszki. Cztery dyszki. No będzie poniżej 1,7. 1,6922. P8. Może nie wystarczyć. Może nie wystarczy, jak to tylko P8. Uwaga na Otokonę, to są trzy dychy. W ogóle Astony dosyć słabo na razie. No nic, trzeba w końcówce wyjechać. Będę miał jeden komplet na Q3. Lekka poprawa. P7, 6800. Jak inni. Jest git. Sainz przede mną, proszę bardzo. Stroll za mną. No dobra, wchodzimy do Q3. No tu nie ma tak jak w Belgii. Jest tutaj strata tempa. Lance Stroll z Karą, 5 miejsc na starcie. No tutaj Ferrari, ciężko na razie. Charles tylko też 6 miejsce. Dobra. No to używane opony na start, potem w końcówce na nowych. Lando Norris poniżej 1,6. Dobra, kończę na używanych. 1,7046. Siódme miejsce. Carburante per un solo giro. Nowe opony, pół sekundy szybsze. 1,5999. Dobra, wyjeżdżamy w końcówce. Sainz, jaki tutaj mocny jest. No to lecimy, final lap.
ścieżki. Ładne okrążenie. Ładne kółko. Dobra, siadło to kółko. 1,6500 P4. Czekamy na odpowiedź innych. Dobre okrążenie, ale wątpię, żebym się utrzymał. Verstappen mnie przeskoczył. Ach. No, to było dobre okrążenie. Teraz Astonki. Astony za mną. Tak? Nie, chyba albo mi przeskoczył. Potas 5-7. Perdi posizioni, ora sei in settima posizione. No co ten Charles zrobił się? Co? Charles pole position. Nie no, widzowie, ja tu jadę perfect lapa i Charles mi daje ile? 80. Leclerc, Bottas i Lewis Hamilton. No wiem, że tu będzie ciężko. La griglia è stabilita. Non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Taki zadowolony byłem z kółka. No nic, dobra no. Life is życie, full of zasadzkas. Lecimy z wyścigiem. Dobra, no to co? Dobrze, że Szar utrzymał pole position, nie ma żadnej kary. Startujemy z P8, więc... Ktoś dostał kary? Nie, chyba byliśmy na P8 po prostu. Przed Sainzem, Gaslym, tak, tak, to się zgadza. Czołówka na medach, jedynie Albon na softach. Reszta tam z tyłu na softach. Dobra. Okej, ci siamo. Conto su di te, non deludermi. 4,54. Dobra. Mydziuszki na start. I zobaczymy, jak się wyścig rozwinie. Parcheggio perfetto. Parcheggio perfetto. Niesamowita pozycja, sporo zyskam na start. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia. Porta pazienza e a te. To, lecimy. Wewnętrznej, come on. Teraz na prostej. Jajajajajaj. Dobra, jest P5. Charles prowadzi. No i teraz co się wydarzy, to jest pytanie. Czy będę mocno tracił? Będę w stanie jakimś cudem się trzymać za nimi. Zobaczymy. Na razie aż tak nie odjechali. O, na razie palę dużo baterii, ale aż tak mi nie odjechali, jak się spodziewałem. No, już prawie cała bateria poszła. DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Najciężej w drugim sektorze, tam mi odjeżdżają najbardziej. W sumie na prostych też. Wszędzie. Verstappen è al primo posto. Jaki Verstappen? Ktoś ci się myli. Jeszcze DRS mam. Russell tam będzie atakował tego Albona. Albon wcale nie jest szybki.
Mimo tego, że ma softy. A tu jeszcze mam DRS. Cała bateria poszła. Dobra, i trzymać się za nimi. Pytanie, czy Russell odjedzie albo nowi? Prawdopodobnie. Dobra, na razie jestem w stanie się trzymać. Albon coraz bardziej odstaje od Russella, ale trochę oszczędziłem baterii. Otrzymamy tempo czołówki, bo Russell nas tyra. Tyra mnie i Albona. Jesteśmy w stanie trzymać tempo Leclerca i Bottasa z przodu. Na szczęście jakiś student trzymał się w DRS-ie, więc to jest bardzo dobry znak. Bo myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej. Hamilton mnie nie atakuje. Bandiera verde. Attenzione, è entrata in pista la safety car. Fai attenzione. Ktoś tam stanął chyba. Bo widziałem Red Bull. Tam z tyłu stawki, poczekajcie, kto to był? Perez? Nie, to Verstappen u siebie. Verstappen u siebie popełnił błąd na wyjściu tutaj z T1. Jak nie Verstappen? I przez to mamy samochód bezpieczeństwa, widzowie. Pytanie teraz jest takie, co w takiej sytuacji? Jest okrążenie siódme. To się zrobiła w sumie przerwa. Mamy kolejny komplet medów? Mamy. No to zjeżdżamy, no co ja wam powiem, no zostać na torze to jest dla mnie głupota. Ja zjadę po medy. Do końca na hardach to tak średnio bym powiedział. Szczerze. Wytrzymałyby hardy, ale tempo. Dobra, boks. Box for mediums. Fuori, esci ora. Ottima entrata. Sembra una sosta ok, non ci dispiace. Bene, ja pierdo. Dobra, widzowie, trochę za daleko jestem. Hai solo una sosta a disposizione adesso. Ultima sosta. To jednak się nie opłaciło. Kurde, no. Ja jeszcze będę musiał pitować w tym wyścigu. Nie dobrze. Dobra, mamy jakąś przewagę opon, przynajmniej. Trzeba będzie to wykorzystać. A, zjeżdżają! Dobra, chociaż zyskam kilka pozycji. Ile? 4 pozycje zyskałem. No i pięknie. Może na następnym okrążeniu kolejni zjadą. Dobra, to już tak źle to nie wygląda. Perez ma hardy, może Perez pojedzie do końca. Ja tam ci z softu po prostu zjechali. Dobra, safety car in this lap. Szybko porobić dwójkę z Williamsa. Tutaj są na starych softach. Ajajajajaj, ha, oni zjeżdżają. Dobra. Już jestem w pierwszej dziesiątce. Okej, via libera. Libra. No, spokojnie. Po zewnętrznie się objedzie Gasly'ego. No i back into the game.
Blisko za Norrisem jestem. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il sorpasso. No, spokojnie, widzu. Potrzebuję tej baterii potem. Dawać tego Sainza. Pięknie. Let's go! O! Albon zjeżdża. Z softów. A ci na medach to jeszcze kilka okrążeń pojadą. Mamy przewagę w oponach. Te 7 okrążeń. Potem plan jest taki, żeby wyjść na softy. Nie, na prosty będzie ciężko. Chociaż... DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Ajajajajaj. Dobra. Dobra, git. Teraz Norrisa. Bierzemy. Na prostej startowej z DRS-em. Po zewnętrznej. Let's go. Bello, che sorpasso. Dobra, teraz ta dwójka. Russell Leclerc. Bottas trochę odjechał nam. Niedobrze. Ja tutaj jeszcze ich nie wyprzedzę. Russell zaatakuje Leclerca, postaram się to wykorzystać. Stai recuperando terreno sulla vettura davanti a te a un ritmo di un secondo a giro. Po zewnętrznej. Dobra, i Russell na prostej startowej. Pełna bateria. Trzeba wykorzystać, żeby podjechać pod Bottasa. No to lecimy po Bottasa. Odjechać im, by nie mieli DRS-u za mną. Nie wiem, kiedy będą zjeżdżać, chyba już zaraz. Albo na tym, albo na następnym okrążeniu. Dobra, mam DRS Bottasem, bo potrzebowałem dwóch okrążeń, żeby go dogonić. Teraz trochę oszczędzę RS-u. Nie wiem, czy softy to będzie dobry pomysł. Jak oni mają przewagę tempa ogólnie. Zostaje.
Może oni jadą medysofty? Może to sama strategia, I don't know. To już 17 okrążenie, połowa wyścigu za nami. Ani dalej na tych medach. Dobra, lecimy z Bottasem. Nie wiem, czy zjeżdża teraz. Nie. Od zewnętrznej. Nie wiem, czy mu odjadę. Zobaczymy. Splendido, bella mossa. Będzie ciężko mu odjechać. A to jest szybki. Bottas zostaje. Zobaczymy, na jakie opony Norris się zdecyduje. Sekund nad Russellem. Będzie miał DRS. Bottas zjeżdża. No i jakie to będą opony? Charles e ai box. Hardy. Mogę zrobić save strategię. Zjechać teraz po hardy. Chociaż tam Bottas wyjechał za softiarzami. Ale widzu, jedno pytanie jest najważniejsze. Nie mam nowych softów. Jest odpowiedź na moje pytanie, czy mam nowe softy. Nie mam. Dobra, Bottas jest blokowany przez kierowców na softach, którzy jeszcze nie byli. To znaczy byli w alei serwisowej, ale będą musieli jeszcze raz zjechać. Dobra, to zostajemy. Albon jest na drugim miejscu wirtualnie. Ale utknął za okonem. Mogę sobie jeszcze pozwolić na jedno okrążenie. Zawsze to będzie przewaga w oponach. Także cisnę jeszcze i zjadę po hardy. Albo wyprzedził. Dobra, box this lap. Tutaj w alei traci się, z tego co wiem, około 17 sekund. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. A questo giro. Na hard. Softy nie. Softy szybko mi padną, jeśli to są użyte softy. Dobra, idealnie. Norris, jakieś problemy, super. Come on. Aj, aj. Forza. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Dobra, będziemy mieć jeszcze przewagę w oponach nad Albonem. On zjechał dosyć wcześnie. W jakimś 15 okrążeniu, 14. A za nim już jest Bottas. W pierwszym okrążeniu będzie ciężko tutaj trzymać się powyżej sekundy za Albonem, przed Albonem. Zimne opony.
ale znacznie świeższe. Więc to oddaję w zakrętach. Mimo wszystko. A nie, czy bota z łatwością go wyprzedzi? Prawdopodobnie. Mam o 3 okrążenia świeższe opony od Bottasa. Dobra, trzyma Albon Bottasa. Let's go. Dobra, Bottas za mną. Zobaczymy, jakie będzie tempo. Albon będzie kontratakował. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 5,5 secondi. Idealnie. Ale nie, nie dam rady. Dwie sekundy przewagi. Zobaczymy, co to będzie się działo. No, zbliża się lekko. Trzy dychy na kółku gdzieś. Już jeden, jeden za mną. Jeden, trzy. Jeden. Jeden, dwa. Moje najszybsze okrążenie wyścigu. 1-1. Jeden, 1-3. Jeden, dwa. Dobra, na razie trzymam. Trzymam go powyżej sekundy. Jeden, trzy. Kurde, no jest już blisko. Zbliża się. Wchodzi mi w DRS. Jest poniżej sekundy. Niestety wszedł mi w DRS. No teraz szykować się na obronę po prostu. Całą baterię oszczędzać na prostą startową. Potas z najszybszym okrążeniem wyścigu. Z DRS-em to się podciągnę ładnie. Dobra, tu muszę się bronić. Szeroko pojechał. Dobra, jeszcze 5 okrążeń. Dobra, na prostej startowej jestem w miarę bezpieczny. Mam fajny dystans. Prawda, muszę tutaj na wewnętrzną wejść.
Ale dopóki mam wewnętrzną i jestem wystarczająco z przodu, to mam to pod kontrolą. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. No prawie Bottasowi... Dobra. No prawie mu uciekłem. Trochę stracę w zakrętach. Bandiera verde. Niestety nie uciekłem mu. Norris odpada. Świetna informacja dla konstruktorki. Dobra. Zaczynamy ostatnie okrążenie zaraz. Obronić się przed Bottasem. Pójdź za mną. On będzie teraz przepalał się na tym ostatnim kółku. Muszę trochę tej baterii zaoszczędzić. Ultimo giro. Nie ma gdzie wyprzedzać, panie Bottas. Bandiera gialla. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Tutaj chodzi po wewnętrznej. Szkana. I prosta startowa. Powinienem to obronić. Yes! Come on, widzowie! Kurde, no czwarte z rzędu zwycięstwo na najtrudniejszym poziomie trudności. No kurde. Wiadomo, tutaj się poszczęściło z safety carem, ale tempo wcale nie było złe. Wcale nie było złe, bo potem już na hardach to tak w sumie trochę się wyrównało z tym tempem. Ja tam kilka okrążeń świeższe opony. 2-3. 3 od Bottasa. Parliamo di questa vittoria. I było dobrze. Cosa ha fatto la differenza? La sua grande sensibilità in frenata. Super. Oggi ha fatto la differenza. No to widzowie, jak tutaj teraz to będzie wyglądać? Chyba tak, obejmuje prowadzenie. Dunque, caro Davide, będzie tam blisko między nami. Trzy punkty i 4 nad Bottasem. Ależ tutaj się zrobiła sytuacja. Ferrari, 36 punktów przewagi nad McLarenem. Super. Pięknie. Red Bull coraz więcej punktów zdobywa. Perez 7, Sainz 9, podwójne punkty dla Red Bulla. Także Red Bull coraz mocniejszy jest tutaj. No dobrze, widzowie, na razie wygląda to dobrze. Udało się wygrać 4 ostatnie wyścigi na 110% poziomu trudności wyścigu. No i teraz przed nami jest Monza. Monza to chyba będzie w ogóle najcięższy weekend. No ale skoro tak dobrze idzie, no to chyba zostaniemy już na tym poziomie. To znaczy, na kwale dałbym te 109, chociaż to jest różnica 1%, to w sumie nawet nieodczuwalna. Ale zostaniemy już na tym najtrudniejszym. Prowadzimy wyklasyfikację generalnej, więc to będzie wyzwanie, żeby to obronić na tym najtrudniejszym poziomie trudności. W trzecim sezonie, kiedy AI jest takie szybkie. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.